Cześć, powracamy znowu do serii serii moich przemyśleń, dywagacji w drodze do pracy. Otóż wczoraj bardzo ciekawego podcasta słyszałem, to podłączę go na dole. Człowiek mówi o tym, taki profesor z jakiegoś tam uniwersytetu, Irvine w Kalifornii, mówi o tym, że rzeczywistość nie istnieje. To znaczy ten świat taki rzeczywisty, to co my uważamy, że istnieje, samochody wokół mnie, ulice, wszystko, to nie istnieje, to jest kreacja naszego mózgu, a świadomość, jednostki świadome, to jest tylko to, co jest podstawa naszego świata. Zaraz kawka i będziemy dalej rozmawiać. Jeszcze raz. Świadomość, jednostki świadome, to jest jakby bloki budujące podstawa wszechświata, a nie rzeczywistość dookoła nas, którą widzimy. Rzeczywistość, która widzimy dookoła nas, jest stworzona przez nasz mózg. My jesteśmy jednostką świadomą, która tworzy ten świat dookoła po co? Po to, żeby porozumiewać się z innymi jednostkami świadomymi. Czyli jest to jakby język taki, który został przez ewolucję, celem ewolucji właśnie było stworzenie tego języka, którym się porozumiewają te jednostki świadome. I jakby ewolucja do tego doprowadziła. Celem ewolucji nie jest dotarcie właśnie do tej prawdy, nie? Znaczy do tego właśnie podstawowych zrozumienia takiego właśnie podstawowego świata. Celem ewolucji jest to, żeby jakby ta jednostka świadoma była jak najlepiej przystosowana do życia z tymi innymi jednostkami świadomymi, nie? Czyli w momencie, gdy ileś tam setek tysięcy lat temu taka jednostka świadoma, mówimy tutaj o zwierzętach, bo to też są jednostki świadome, one są trochę świadome na innym poziomie, na trochę mniej skomplikowanym poziomie niż ludzie. Ta jednostka świadoma, która powiedzmy tam atakowała, czy chciała zaatakować człowieka, wtedy jakby ewolucja wytworzyła ten język, że to jest groźne zwierzę, nie? Że ono może tam, pazury i tymi pazurami może cię zabić. I to ten model został stworzony właśnie na tej podstawie, nie? Że to była jednostka, która mogła zniszczyć mnie jako jednostkę świadomą. Czyli ten świat dookoła nas, to jak nasz mózg, to jest taki komputer, który po prostu produkuje ten świat dookoła nas. I on jest wyprodukowany w momencie, gdy ja go obserwuję, to znaczy jak się obrócę na przykład i widzę samochód za sobą, to w tym momencie już ten samochód jest tam, ale gdy obracam głowę, to jego nie ma w mojej świadomości, bo on jest stworzony. W tym momencie nagrywamy to, czyli to też jest jakby te fotony zostały stworzone, nagrane, ale to też przestaje. To istnieje w tym momencie, kiedy to obserwujemy. Czyli takie ciekawe jakby spojrzenie na świat zupełnie od drugiej strony. Także mam w tej chwili jakby takie dwa, może dojdziemy do tego samego, ale dwa takie zupełnie odwrotne spojrzenia. Jedno, że świat jest matematyczny i nie ma czegoś takiego jak jest to funkcja matematyczna, która znowu się rozwiązuje, a tutaj mówimy o tym, że są po prostu jednostki świadome i nic innego nie istnieje, tylko te jednostki świadome, które tworzą świat wokół siebie. On to eksperymentalnie na przykład zostało to eksperymentalnie zbadane na przykład w ten sposób, że w tej chwili jest eksperyment, który potwierdza to, że foton, który wystartował gdzieś tam 10 milionów lat temu z jakiegoś tam z jednej części świata, on dookoła
podróżując może przechodzi przez taki region, gdzie jest czarna dziura i on teraz może właśnie być odbity na jedną stronę, na drugą stronę i ta decyzja, czy on zostanie po lewej stronie, czy po prawej stronie, my możemy zmienić to. Czyli jakby to musiało się stać 10 milionów lat temu, a my dzisiaj jesteśmy eksperymentalnie w laboratorium, potrafimy zmienić tą decyzję, którą ten foton, czy decyzję, czy nie decyzję, ale tą, którą drogą przeleciał. Także to jest właśnie ten jeden z głównych argumentów tego, że to co widzimy dookoła nas, to jest tylko symulacja. Czas, przestrzeń to jest symulacja. To by się też potwierdzało z tymi moimi innymi, że tak powiem, przemyśleniami, co czytałem, książki o tym. Człowiek mówi, że czas nie istnieje, że jest to znowu taka symulacja na potrzeby tego, żeby porozumiewać się, żeby mieć język. To jest język. Język, którym się porozumiewamy, którym jednostki, którym świadome jednostki porozumiewają się pomiędzy sobą. I tyle. Także takie ciekawe spojrzenie na to. Naprawdę polecam posłuchać tego podcasta i zastanowić się też na tym, bo dla mnie jest to fascynujące.